Cześć, tu Paula z kanału Training Fitness i zapraszam Cię dzisiaj na trening typu Pilates. Przećwiczymy wszystkie partie ciała. Tak naprawdę potrzebujesz jedynie maty lub czegoś innego, na czym możesz się położyć. Proponuję również ćwiczyć bez butów, na skarpetkach lub boso, będzie o wiele, wiele wygodniej. Trening jest kompletny, zaczynamy stopniowo od ćwiczeń, które nas rozgrzeją, także jeśli jesteś gotowa, to zapraszam Cię serdecznie, od razu zaczynamy. Pamiętaj również o kciukach w górę, subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ok, zaczniemy od klęku podpartego. Ustaw kolana na szerokość bioder. Postaraj się również ustawić kolana dokładnie pod biodrami, dłonie na szerokość barków i tak samo nadgarstki dokładnie pod barkami. Z wydechem unosimy okrągłe plecy do góry, wykonujemy koci grzbiet i staramy się podciągnąć pępek w kierunku kręgosłupa, mocno napinając brzuch i jednocześnie w tym samym czasie mocno rozciągając mięśnie grzbietu. Następnie zrób wdech nosem i rozluźnij brzuch. Puść luźno pępek do maty, mocno napnij teraz grzbiet, wyciągnij pośladki do góry, wysoko głowa, popatrz przed siebie. Wydech ustami i wdech nosem. Postaraj się za każdym razem odrobinę bardziej pogłębić ruch, wydłużyć oddech. Tutaj mocno napinasz brzuch, napinasz pośladki, chowasz głowę. Wdech nosem, mocno napnij grzbiet. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Jeszcze kilka powtórzeń. I śmiało, mocny zakres ruchu. Długi oddech. Rozgrzewamy grzbiet, rozgrzewamy kor. Jeszcze wydech ustami i wdech nosem. Teraz z wydechem delikatnie przenosimy barki do przodu, wysuwamy delikatnie miednicę w przód, wdech nosem, miednica do tyłu, pośladki napięte, popatrz do góry. Wydech ustami i wdech nosem. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Jeszcze kilka powtórzeń. Ostatni raz. Ok, świetnie. Powolutku wracamy do pozycji. Popraw kolana, dłonie. Proste plecy, czyli podciągamy pępek do kręgosłupa. Ściągnięte łopatki. I teraz naprzemiennie unosimy przeciwne ramię do nogi. Unosimy ramię, nogę na wysokość tułowia. Mocno napięty pośladek, mocno napięty grzbiet. Powoli płynnym ruchem odkładamy i zmieniamy stronę. Wydech ustami do góry, wdech nosem w dół. Postaraj się kierować kciuk do sufitu. Ramię prowadzić blisko ucha. Nie musisz się spieszyć, powolutku. Ważna jest precyzja ruchu i maksymalne napięcie mięśni. Pamiętaj, że nie liczy się ilość, a jakość, zwłaszcza w ćwiczeniach typu Pilates. Wydech, mocno napięty pośladek, napięty grzbiet i ramię i powolutku opuszczasz. Wydech ustami i wdech nosem. Myśl również o brzuchu. Pępek jest podciągnięty w kierunku kręgosłupa. W ten sposób właśnie mocno angażujemy kor. I teraz płynnie przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Unosimy ramię, nogę. Zatrzymaj mocno napięty brzuch. Otwórz ramię do boku, noga w bok. Środek i dół. I zmiana do góry. Otwieramy, zamykamy i powoli dół. Wydech ustami, wdech nosem. Wydech, wdech. Trzymasz mocny brzuch. Tak jest.
Pamiętaj, że nie chodzi o to, aby wciągać brzuch, tylko napinać brzuch, podciągać pępek w kierunku kręgosłupa. Jeszcze. Mam nadzieję, że tobie też robi się coraz cieplej. Wydech, wdech, wydech i wdech. Jeszcze razem. Ostatni raz. Super, pięknie. Przenieś teraz pośladki do tyłu napięte. Wyciągnij ramiona do przodu. Opuść głowę. Oddychaj spokojnie. Wdech nosem. Wydech ustami. Powolutku wracamy do pozycji i teraz opuść jedno przedramię na matę. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, które proponuję być teraz przodem do mnie. Druga dłoń zostaje. I teraz przeciwną nogę do łokcia przyciągasz do siebie mocno kolanem, z wydechem wysoko noga, wydłużamy nogę, mocno napinamy pośladek. Wdech i wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech, wydech i do góry. Uważaj, żeby noga nie zostawała nisko. Wykorzystaj maksymalny zakres ruchu. Dawaj wysoko do góry i wysoko w górę. Napnij do końca pośladek. Zatrzymaj. Wdech, wydech. Jeszcze razem. Powtórzmy ostatni raz. Cudownie. Opuść nogę, zmień stronę. Teraz przez chwileczkę nie będziemy się widziały, ale to nic. Słuchaj moich instrukcji. Znowu dłoń zostaje. Unosimy przeciwne kolano do łokcia, który jest na macie. Przyciągnij kolano do siebie, wdech. I z wydechem idziemy do góry. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I znowu postaraj się unieść nogi jak najwyżej. Palce stopy są obciągnięte. Wydłużaj nogę. Hop. I w górę. I wdech. I wydech. Maksymalnie rozciągaj pośladek i napinaj. Jeszcze kilka powtórzeń przed nami. Wdech. Wydech. Dawaj jeszcze ze mną do końca. Wytrzymaj. Powtarzamy ostatni raz. Okej, super, cudownie. Teraz przechodzimy do leżenia przodem na brzuchu powolutku. Leżymy na brzuchu, układamy dłonie na wysokości klatki piersiowej. I teraz uwaga, pięty skieruj do środka, palce stóp na zewnątrz. Stopy trzymamy na szerokości bioder. Napnij pośladki, unieś nogi do góry, oderwij uda i unieś klatkę piersiową. Trzymaj głowę na przedłużeniu kręgosłupa. Ściągnięte łopatki, klatka do przodu i wdech. Wydech i wdech. Mocno ściągaj łopatki. Otwarta klatka. Czyli nie w ten sposób, ok? Napnij grzbiet. Klatka do przodu. Pięty w środek, palce stóp na zewnątrz. Mocno napięte pośladki. I pamiętaj, nie wspinasz się na ramionach. Unosisz się napiętym grzbietem i napiętymi pośladkami. Nie zadzieraj głowy. Wdech. Wydech. I wydech. Okej, teraz uważaj, płynnie przejdziemy do podobnego ćwiczenia, z tym, że nogi już zostają na stałe w górze. Maksymalnie napięty pośladek, unosisz klatkę i wyciągasz jedno ramię w górę. Hop. Raz prawe, raz lewe. Patrzysz w matę. Ramię wyciągasz w przód. Trzymaj mocno napięte pośladki. Ramię do przodu. Tak jakbyś chciała komuś podać cześć, ale ktoś trzyma wysoko rękę. Musisz się troszeczkę pofatygować wyżej. Hop. Tak jest. Napnij grzbiet, napnij ramię, a pośladki cały czas napięte, non stop. Wydech.
Wdech, wytrzymaj. Jeszcze, jeszcze. Zbliżamy się do końca, obiecuję. Ostatnie sekundy. Wysoko ramię. Nie opuszczaj nóg. Nie opuszczaj, nie opuszczaj. Uda, kolana są w górze. Jeszcze. Dwa. I ostatni raz. Tak jest. Pięknie. Rozluźnij. Opuść nogi. Rozluźnij pośladki. Wyciągnij teraz ramiona do boku. Postaraj się, żeby dłonie były mniej więcej na wysokości naszych barków. Pośladki teraz są rozluźnione. Unosimy delikatnie klatkę piersiową, nie za wysoko, dosłownie centymetr nad matę. Przenosimy ramiona do boku i wykonujemy krążenia ramionami jednocześnie. Do przodu, do góry, do tyłu i dół. Ok? Zagarniamy do tyłu. I teraz bardzo ważne jest to, żeby barki były przesunięte delikatnie w tył, nie opadały nam do przodu. Ok? Napięty grzbiet, ściągnięte łopatki, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Wydech i wdech, wydech i wdech, jeszcze. Nie unoś się za wysoko, też nie rób wielkich zamachów w górę, kontrolowany ruch. To ćwiczenie tylko wygląda spokojnie, ale jeśli jesteś razem ze mną, to na pewno czujesz, że grzbiet już mocno płonie. Ramiona również. Dwa. Ostatni raz. Okej, pięknie, rozluźnij. Przenieś teraz dłonie na wysokość klatki piersiowej. Napnij brzuch, unieś tyłu do góry. Przenieś pośladki do tyłu napięte. Wyciągnij ramiona do przodu. Chwileczkę odpoczniemy w tej pozycji. Rozluźniamy mięśnie. Wdech nosem. Wydech ustami. To jest czas na to, żeby wydłużyć oddech. Rozluźnić mięśnie. Super, teraz przejdziemy do podporu bokiem. Podpieramy się na przedramieniu. Ok, klatka piersiowa do przodu, ściągnięte łopatki. Nogę z dołu prostujemy i wysuwamy nogę delikatnie po skosie do przodu. Ok, czyli nie w jednej linii z ciałem, tylko delikatnie w przód. Drugą nogę opuszczamy i dołączamy do drugiej. Teraz uwaga. Przesuwamy stopę wzdłuż nogi, która jest z dołu. Na końcu maksymalnie ściągasz kolano do siebie, prostujesz nogę i opuszczasz piętą w dół. Spróbujmy razem. Wdech, wydech, wdech, wydech. Proste plecy. Nie musisz się spieszyć, możesz zacząć powoli, tak żeby zrozumieć cały ruch. Hop. Ściągnij, przyciągnij do siebie, wyprostuj, pięta do pięty. Hop, i dół. Wydech ustami, wdech nosem. Postaraj się też tutaj nie wisieć na barku, ok? Mięśnie są napięte, klatka piersiowa do przodu. Hop. Wdech nosem. Wydech ustami. I ostatni raz. Hop. Powolutku dół. Pięknie. Zmieniamy od razu stronę. Idziemy na drugą stronę. Zauważ, że ruch jest prosty, ale przez manipulację stopą pracujemy tak naprawdę nad wszystkimi partiami mięśni nóg. I znowu. Noga delikatnie po skosie w przód, klatka piersiowa do przodu, ściągnięte łopatki i lecimy. Przysuwasz nogę, maksymalnie kolano do siebie, wyprostuj nogę i piętą w dół. Super. Wdech nosem, wydech ustami. Hop. I dół. Trzymaj mocny brzuch, klatka piersiowa do przodu i postaraj się wykonać maksymalny zakres ruchu. Hop.
i dół, i długa noga do góry, i w dół, pięknie, wdech, wydech, i wydech, hop, ostatnie sekundy, powtórzymy ostatni raz, hop, dół, pięknie, przyciągnij nogi do siebie, unieś klatkę piersiową do góry i przejdź teraz do siadu, bokiem do mnie. Popracujemy teraz mocniej nad mięśniami brzucha. Uwaga, ustawiamy stopy na szerokości bioder, kolana również na szerokości bioder, wypychamy klatkę piersiową do przodu, delikatnie odchylamy tył i już tutaj mocno napinamy brzuch, podciągając pępek do kręgosłupa. Wyciągnij ramiona do przodu, złącz zamknięte dłonie kciukami do środka, wyobraź sobie, że trzymamy wiosło przed sobą i tak jak na kajakach wiosłujemy raz w prawą, raz w lewą stronę. Trzymasz mocny brzuch, klatka piersiowa do przodu, czyli nie to, ok? Klatka do przodu, wydech, wdech, super. Ściągnij łopatki. Wydech ustami, wdech nosem. Mocno, mocno pracujesz. Raz w jedną, raz w drugą stronę. I uwaga, teraz malutka zmiana. Prostujemy nogę w kierunku, której robimy skręt. I zmiana. Raz prawa, raz lewa. Klatka piersiowa do przodu, mocny brzuch. Pamiętaj, żeby podciągać pępek w kierunku kręgosłupa. Hop. Hop. Ciach, tak jest. I mocny ruch ramionami. Odważnie. Świetnie angażujemy tutaj brzuch, tak naprawdę cały kor, ale również ramiona, mięśnie nóg. Super. Dawaj ze mną do końca, nie odpuszczaj, dasz radę. Wydech, wdech, wydech, wdech. Jeszcze dwa, ostatni raz i luz, ogromne brawa. Teraz powolutku, kręg po kręgu przejdziemy do leżenia tyłem. Powoli, powoli, leżymy na plecach. Świetnie. Ustaw teraz kolana, stopy na szerokość bioder. Przyciągnij pięty do siebie tak, żebyś była w stanie dotknąć się dłoni, ramiona wzdłuż ciała. I kręg po kręgu, zaczynając od pośladków, podwijamy kość ogonową do siebie, miednica na siebie, napięty brzuch i kręg po kręgu unosimy biodra do góry. Na końcu w górze mocno napinamy pośladki, wspinamy się na palce, odrywamy pięty, opuszczamy pięty i kręg po kręgu powolutku dół. Na końcu odłóż kość krzyżową i pośladki i jedziemy razem powoli do góry. Hop, pięty, odłóż i kręg po kręgu w dół. Cudownie. Do góry, pięty, odłóż i powoli dół. Jeszcze. Unieś biodra do pełnego wyprostu. Pięty w górę. Połóż i powoli w dół. Super, jeszcze, jeszcze. Syk. Odłóż i w dół. Trzymaj mocne pośladki i powolutku w dół. Ekstra. Staraj się też kontrolować brzuch. W górze brzuch jest napięty, pośladki napięte. Cyk i powoli dół. Zresztą pośladki już na pewno bardzo czujesz.
Dawaj wysoko biodra do pełnego wyprostu, napnij, opuść i dół jeszcze. Kręg po kręgu do góry. Zbliżamy się do końca tego ćwiczenia. Powtórzymy jeszcze raz. Pięknie i powoli opuść dół. Super. Teraz wyciągnij ramiona do tyłu za głowę. Zaplatamy ramiona podwójnie, tak żebyśmy mogły położyć głowę swobodnie na ramionach. Tak jak na oparciu. Przez to mięśnie szyi będą rozluźnione, a brzuch mocniej zaangażujemy do pracy. Wyprostuj jedną nogę w kolanie, drugie kolano przyciągnij do siebie. Wciągnij pępek, dociśnij lędźwia mocno do maty i z wydechem unieś klatkę piersiową i unieś nogę. I jedziemy w górę. Wydech i wdech. Wysoko wciskaj lędźwia, wyciągaj do góry, wysoko. Wysoko noga, odrywasz łopatki. Tak jest. Jeszcze razem. Ostatni raz. Cudownie. Rozluźnij, opuść stopę, rozluźnij ramiona, przenieś do przodu. Za chwileczkę oczywiście to samo. Na drugą stronę, z drugą nogą. Przygotuj się, pozycja. Wyciągnij ramiona do tyłu. Zaplatamy, opuszczamy głowę. Gotowe? Lecimy w górę. Postaraj się oderwać łopatki. Jak najmocniej. Wysoko noga. Dociśnięte lędźwia. Bez pośpiechu, dokładnie, precyzyjnie. Tak naprawdę im wolniej to robisz, tym mocniej angażujesz mięśnie brzucha. Jeszcze razem, wysoko, do góry. I dół, dawaj. Mocno. Jeszcze razem, zostały nam ostatnie powtórzenia. Ostatni raz. Cudownie, świetnie. Teraz uwaga, przyciągamy stopy do siebie, łączymy palce, duże palce od stóp i przenosimy kolana szeroko do boku. Odcinek lędźwiowy jest mocno dociśnięty do maty. Dłonie przenosimy na kark, łokcie szeroko, z wydechem unieś klatkę piersiową i tylko króciutkie pulsy. Nie ciągnij głowy, ok? Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o krótki ruch odrywania łopatek od maty. Odcinek lędźwiowy jest dociśnięty z całej siły. Jeszcze. Wydech, wdech. Szeroko łokcie. Wysoko broda. Króciutki ruch. Nie machaj głową, nie machaj szyją. Łokcie jak najdalej od głowy. Broda tylko delikatnie ściągnięta do mostka. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Jeszcze razem. Do końca, do końca. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Ostatnie. 4, 3, 2 i luz. Super, pięknie. Wyprostuj nogi w kolanach. Wyciągnij ramiona do tyłu. Długi wdech. Z wydechem przenieś ramiona do przodu. Jeszcze wdech nosem i z wydechem przyciągnij kolana razem do klatki piersiowej. Jak najbliżej nogi do siebie, tak jakbyśmy celowały czołem w kolana. I teraz prostujemy jedną nogę w dół, płynnym ruchem zmieniamy nogę i lecimy. Wydech, wdech. Łokcie szeroko, łopatki oderwane. Czoło w kierunku kolana.
bounce off the deep end, telling me to bring the stuff I like. Mocny brzuch. Wciągaj pępek. Dawaj jeszcze. Mocno, mocno. Angażuj brzuch. I pamiętaj o oddechu, on naprawdę pomaga i dodatkowo jeszcze mocniej angażuje mięśnie brzucha. Ostatni raz. I rozluźnij, cudownie. Opuść klatkę piersiową, wyciągnij ramiona do tyłu, wdech. Z wydechem przenosimy ramiona do przodu. Długi wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech nosem. Wydech ustami do przodu. Tak jest. Przyciągamy stopy do siebie. Znowu dociskamy z całej siły odcinek lędźwiowy. Dłonie przenosimy na kark. Broda ściągnięta delikatnie do mostka. I z wydechem naprzemiennie wyciągamy ramię w kierunku kolana wysoko do góry. Tak jakbyśmy teraz chciały się przywitać z kimś raz z jednej, raz z drugiej strony. Czyli nie tylko prostujesz ramię, ale jeszcze wyciągasz je po skosie w górę. Wyciągnij. Daj wyżej. Poczujesz, jak pięknie pracują skośne mięśnie brzucha, mięśnie talii. Wyciągaj w górę. Hop. I dół. Postaraj się oderwać łopatki. Jeszcze mocniej napniesz brzuch. I ostatni raz. Ekstra, super. Przenieś ramiona do tyłu, zrób długi wdech nosem. Z wydechem przenieś ramiona do przodu. Jeszcze raz długi wdech. Rozciągnij brzuch. Z wydechem rozluźnij. Pięknie. Przejdź teraz powolutku przez bok do siadu skrzyżnego przodem do mnie. Wyprostuj plecy, ściągnij łopatki, opuść głowę do przodu i przenieś głowę raz w prawą, raz w lewą stronę. Rozciągnij mięśnie szyi, mięśnie karku. Luźniutko. Jeszcze raz w jedną i w drugą stronę. Świetnie. Unieś powoli głowę do góry. Przenieś ramiona szeroko do boku. Otwórz klatkę piersiową. Z wydechem zaokrąglij plecy i przenieś ramiona do przodu. Długi wdech. I wydech. Wdech nosem. Wydech ustami. Jeszcze raz. Ok, przenieś ramiona szeroko do boku, wdech. Z wydechem zrób skłon raz w jedną, raz w drugą stronę. Rozciągnij cały bok. Postaraj się popatrzeć przez ramię do sufitu. Wydech i wdech. Długi ruch ramionami. Tak jest. Ostatnie powtórzenia przed nami. Jeszcze raz na jedną, drugą stronę. Pięknie. Wyciągnij teraz ramiona do góry. Długi wdech. Z wydechem zrób skłon do przodu powolutku. Opuść głowę, opuść ramiona, rozluźnij barki, rozluźnij mięśnie grzbietu. Spokojny oddech. Zrób wdech i z wydechem kręg po kręgu powolutku unieś tą do góry, na końcu barki. Głowa, rozluźnij, świetnie, bardzo dziękuję Ci za wspólny trening, ogromne brawa dla Ciebie. Czekam teraz na Twój komentarz, koniecznie na dole napisz mi, jak było i jaki trening ma się pojawić następny na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa!